Witam Państwa po przerwie. Witam w drugiej części tego samego tematu i chciałbym w nim poruszyć teraz troszeczkę jeszcze innych rzeczy. To znaczy opowiedzieć Wam o tych meblach, które mamy w domu, które robiłem częściowo sam, jak to wszystko wyglądało, troszkę Wam opisać, pokazać Wam, jak to zrobiłem, co zrobiłem. Bo to znowu jest interesujące. To są rzeczy, które są po prostu w każdym wypadku mi są nieznane. Dlatego zapraszam Was teraz do pooglądania i posłuchania następnego odcinka w temacie opowieści dziwnej treści o meblach. Miłej zabawy. Zobaczcie teraz, to jest szafa na buty, którą zrobiłem sam, bo nie miałem innego wyjścia. Nikt takiej szafy mi nie chciał zrobić na odpowiednią ilość butów. A jeżeli już, to pewnie za taką szafę musiałbym zapłacić dobre 300 albo 350 tysięcy szylingów. Więc zrobiłem ją sam z takich materiałów, jakie miałem. Tak to wygląda. Zrobione są półki, zrobione są drzwi. Wszystko musiałem to robić sam. Materiały, tak jak Wam mówiłem, są bardzo ograniczone. To wszystko, te wszystkie półki i te drzwi są zrobione z takiej cienkiej płyty, takiej cienkiej sklejki, którą się używa do robienia tylnych ścian w szafach. Ja z tego zrobiłem taką szafę. Tu jest jeszcze druga szafa, gdzie mamy też na kosmetyki, kiedy ona stała w starym domu w łazience. Teraz jest tutaj w takim naszej garderobie, czy no jakimś tam takie małe pomieszczenie. Są tu ręczniki i tak dalej. I tą szafę też robiłem sam, bo tak naprawdę nie było wyjścia. Więc trzeba być bardzo kreatywnym, żeby coś stworzyć na takie wyobrażenie, jakie się chce mieć i nie przepłacać za to ogromnych pieniędzy. Na pewno szafa, która jest tak stabilna jak ta, kosztowałaby na pewno tutaj około 400 do 500 tysięcy szylingów. Co Wam jeszcze chciałem pokazać, na przykład to z naszego życia. Taki stół, to jest jadalny stół, z sześcioma takimi stołkami, kosztuje tutaj około 550 tysięcy szylingów, ale jakbyście zobaczyli na kwalitet, to jest naprawdę nie tak, jak wy sobie to wyobrażacie. Każdy z tych stołków nie jest prosty. Każdy z nich wygląda tak naprawdę inaczej. Każdy z nich nie jest oszlifowany tak, jak powinien być. Tu na przykład jedna powierzchnia jest gładka, a tutaj jest niegładka. No tak to wszystko wygląda. Takie są tutaj realia. Pokażę Wam teraz jeszcze szafę, którą kupiliśmy ostatnio i jak ona wygląda. A co jeszcze przy okazji? Jak już tu wchodzicie, to wystarczy zobaczyć te drzwi. Te drzwi albo się same otwierają, to znaczy te się same zamykają, w innym pokoju się same otwierają. Dlaczego? Bo są niewyważone. Są po prostu krzywe. Taki jest tutaj standard. A ta szafa, którą kupiliśmy, wygląda tak i udało nam się tą szafę kupić w jakichś tam dobrych pieniądzach, bo szafa kosztowała 250 tysięcy już z transportem. No takie coś robią też z kluczami. Nie wiem po co, no ale tak robią. A jakbyście zobaczyli w środku i tak naprawdę spojrzeli, to te półki tutaj, żadna z tych półek nie ma tutaj kąta 90 stopni. Wszystko jest absolutnie krzywe. I dlaczego te wszystkie szafy i te meble są takie drogie? Bo jedynym materiałem, który tutaj jest dostępny do produkcji takich mebli, jest tak zwane marine board. To jest jakby sklejka, znana Wam na pewno, ale ta sklejka jest powlekana jakimś takim czarnym materiałem. To jest typowa płyta do produkcji jachtów. I taka płyta kosztuje tutaj około 45 tysięcy szylingów. Więc do produkcji takiej szafy potrzeba już takie dwie płyty. To już jest 100 tysięcy szylingów na taką szafę, tylko na materiał. To wszystko jest ręcznie robione, ręcznie żłobione. Tu nie ma żadnej w tej szafie produkcji z zaawansowanymi narzędziami. I takich rzeczy jest więcej. Zobaczcie teraz tutaj. Taka szafka nocna została też zrobiona przeze mnie, bo gdybym chciał kupić taką szafkę jak ta, to jest naprawdę proste i nie wygląda porządnie.
Ale jedyne, co widziałem, to spotkałem się z tym w Millimani. Takie coś kosztowało 200 tysięcy szylingów. Więc wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś zarabia 300 tysięcy szylingów, ma zapłacić za taką szafkę 300 tysięcy. I to są te wszystkie realia, z jakimi mamy tutaj do czynienia. Są one, jakie są, ale jak zwykle chcę Wam je przekazać rzetelnie i pokazać tylko prawdę o życiu w tym kraju, a dla życia są też ważne meble, no bo bez mebli jest ciężko żyć, prawda? Zobaczcie teraz, to jest nowe łóżko. To łóżko kupiliśmy jako nowe, była nawet dobra cena, 150 tysięcy szyling. I widzieliśmy to najpierw w internecie, na kilku zdjęciach. Potem to łóżko jest do nas przetransportowane, wyobraźcie sobie, przez Boda Boda, czyli ten pan, który jeździ na motocyklu. Motocyklem jest to przywiezione. I patrzymy się na to łóżko, jak ono wygląda. Jako nowe łóżko. I możecie zobaczyć, to jest nowe. To jest tak zrobione. Tak jak to wygląda. Tu jest po prostu ubytek materiału, jakaś tam deska. I ja się pytam, czy to jest nowe i tak dalej? Tak, to jest nowe. To jest normalne. A propos transportu, tak samo ta biała szafa została tu przywieziona na motorze. Jako całość. Wyobraźcie sobie, to jest przywiezione motorem. Ciężka, duża szafa. To są rzeczy dla mnie, będąc w Europie, niewyobrażalne i dla Was pewnie też niewyobrażalne, i dlatego chcę Wam to wszystko pokazać, abyście zrozumieli tą ogromną różnicę życia w Europie w porównaniu z życiem tutaj w Tanzanii. Zobaczcie dalej, tu jest ta komoda, czy tam jakaś szafka na te wszystkie sprzęty, jak telewizor i tak dalej. Te drzwi, obydwoje te drzwi, były robione 3 razy. Pierwszy raz, jak dostaliśmy te drzwi z tą szafką, to były one nie zamontowane przy pomocy zawiasów, ale zostały przybite tutaj, po prostu przybite gwoździami, bo ten człowiek, który to produkował, stwierdził, że to nie pasuje i jest wszystko krzywe, więc przybił to gwoździami. Ja Wam opowiadam naprawdę fakty. To nie jest wyssane z palca, to nie jest kłamstwo. Przybił po prostu gwoździami i powiedział, że to wszystko jest ok. No to dobrze. Tak historia jakoś skończyła, a potem musieliśmy takich drzwi szukać jeszcze 3 razy. To jest trzecia wersja drzwi, która jest i tak krzywa, już nie tak dramatycznie krzywa jak za pierwszym czy za drugim razem, ale jest dalej krzywa. Można to jakoś zamknąć. Tutaj między jest różnica około centymetra. Tu można włożyć po prostu palec. To jest normalny standard. I jeśli się zapytacie, że Wam się to nie podoba, tak nie może być, każdy popatrzy na nas krzywo i powie Wam, o co Wam w ogóle chodzi. Przecież to jest normalne. Fakty z życia, szarego, rzeczywistego życia, które Wam będę chciał zawsze pokazywać. Nas to kładło na ziemię i kładzie do tej pory. Nie jest to łatwe zaakceptować rzeczy, które były dla Was nieakceptowalne i nieznane. Ale rzeczywistość jest właśnie taka, jaka jest. A teraz jeszcze jedna ciekawostka. Ta sofa, na której sobie w tej chwili wygodnie leżę, i te poduszeczki. Tutaj jest ich 6, tam jest jeszcze jeden taki fotel i na nim leży 7. Tych 7 poduszek szukaliśmy, wyobraźcie sobie, przez miesiąc czasu. Tak jest, to jest prawda. Miesiąc czasu szukaliśmy 7 poduszek takich samych. No, tak to wygląda. To jest rzeczywistość. A jeżeli pytaliśmy się, dlaczego nie ma więcej poduszek z takim samym wzorem, jak chcemy, to jako odpowiedź otrzymywaliśmy stwierdzenie, ale mamy coś w podobnym kolorze. No to my mówimy, ale my chcemy takie samo. Ale to jakie to ma znaczenie? Jeżeli masz w tym samym kolorze, to już jest dobrze, nie musisz mieć takich samych. To jest realny świat tutaj. To myślenie jest takie, jakie jest. I to, jak my myślimy i jak my sobie to wyobrażamy, jest absolutnie dla przeciętnych mieszkańców tego kraju niewyobrażalne. I z takimi problemami zderzamy się my i
Każdy, kto tutaj przyjedzie, będzie też się zdarzał. Jeszcze jedna rzecz. Ta sofa była transportowana do nas przedtem, jak ją zaakceptowaliśmy, 3 razy. Musieli ją poprawiać 3 razy, bo była niewykończona, nie zrobiona w taki sposób, jak miała być zrobiona. Nawet tak prosta rzecz, jak tutaj ten szef tymi nićmi. Wyobraźcie sobie, tutaj, w tym miejscu, to było po prostu nieprzeszyte. Wisiała tutaj ta żółta nitka. I ja rozmawiam z tym panem, który nam to przywoził, pokazuję mu to, że przecież tak nie może być. Wiecie, co on zrobił? Tą nitkę wziął w ten sposób, która tutaj wisiała, położył tutaj i pokazał mi, że jak sobie ją tak położę, to będzie już dobrze. I dla niego to było naprawdę stwierdzenie, że to była dobra robota. To sobie musicie wyobrazić i to sobie musicie uzmysłowić, że życie w Afryce czy życie w Azji jest bardzo podobne i prawda leży bardzo daleko od tego, co niektórzy ludzie opowiadają. A ja będę wam opowiadał tak jest. Będę wam mówił prawdę, bo prawda czasami jest śmieszna, prawda czasami jest rozpaczliwa, ale jest tylko jedna. Ja rozumiem, że to, co wam dzisiaj pokazuję, przedstawiam i omawiam, może być dla wielu z was zbyt długie i pewnie nudne. Muszę to zaakceptować, ale wiem, że są też ludzie, którzy chcą poznawać realne życie, takie jakie ono jest w wielu krajach świata. Dlatego muszę to zrobić w relatywnie długi sposób. No nie da się tego inaczej przedstawić. Nie da wam się tego streścić w kilku słowach, że życie może być tak diametralnie inne i tak ciężko jest to zrozumieć, bo nam było też to ciężko zrozumieć i do tej pory wielu rzeczy nie rozumiemy tak, jakbyśmy zrozumieć chcieli. Zapaliłem sobie następnego papierosa, bo właśnie moja małżonka powiedziała, zapal sobie lepiej cygara, bo jak masz cygara, to ci się wtedy lepiej opowiada. No i takie fakty są. Mam nadzieję, że to, co wam pokazałem dzisiaj, wzbudzi jakieś zainteresowanie. Mam nadzieję, że przyniesie to pewnym ludziom następną porcję rzeczywistego wyglądu życia w Afryce. Przyjdą potem następne materiały o meblach, bo niestety, żebyście mieli rozeznanie, muszę wam to pokazać tak, jak to naprawdę wygląda. Nie będą one następowały po sobie, bo to by było też trochę zbyt nudne, ale z jakimś tam odstępem czasowym wrócę znów do tematu następnych mebli. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Macie tu jeszcze pozdrowienia od kota, który nas odwiedza. Bardzo miły kot. Żyje z nami tutaj na balkonie po sąsiedzku. To jest tanzański kot. Prawdziwy tanzański kot. Bardzo miły. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia.